Damski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie tylko dla kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Damski punkt widzenia. Dobry wieczór Państwu. To jest program Damski Punkt widzenia. Moim gościem dzisiaj jest były sopranista w gliwickim chórze katedralnym i organista kościelny, a tak już zupełnie serio to artysta, kompozytor, muzyk i śpiewak, jak samo sobie mówi mistrz Stanisław Sojka. Witam serdecznie. Witam. Przyjechał pan do USA, żeby pokazać, zaśpiewać, zagrać Tryptyk Rzymski. Z tego co wyczytałam, to jest taka dość znacząca data, dlatego że pierwszy raz wykonał Pan Tryptyk Rzymski przed samym papieżem dokładnie 10 lat temu, w 2003 lat roku. W listopadzie wprawdzie, a więc za niedługo będzie 10 równo lat, kiedy żeśmy to zagrali tak na imieninach w papie 4 listopada w auli Pawła VI. No, i to było niezwykłe wydarzenie dla nas wszystkich, bo autor słuchał, nawet miał na pulpicie tom, śledząc. Trochę się obawiałem, że będzie zły, że dokonałem pewnych pominięć, zwłaszcza w drugiej części, bo pierwsza część i trzecia są w całości, a ta, ta środkowa, najdłuższa. No, została przeze mnie troszeczkę skrócona dla potrzeb utworu. I zastanawiałem się właśnie, czy, czy to papy nie zdenerwuje, ale nie, nie wyglądało na to. Bił brawo. Bił brawo. Bił brawo. Potem, potem doszło do wyjątkowego spotkania i nawet skomentował, zdaje się, ten występ. E to znaczy tak, jak podeszliśmy e, ukłonić się mu e, prowadzeni przez Szambelana, no to to wyglądało tak. Ja do dziś nie, nie, za, nie, za, nie zapomnę. E, przykląkłem, u, ucałowałem pierścień i właściwie chyba z 10 razy powiedziałem dziękuję, dziękuję, dziękuję Ci ojcze, dziękuję. Tak jak był w jakimś Amoku takim to znaczy właściwie, tak po prostu nie miałem nic więcej do powiedzenia, niż właśnie okazanie wdzięczności, a papa się tak odchylił, tak na mnie spojrzał, mówi: brawo! Potężny głos. I to, co było również niesamowite, to to, że już wówczas papa był, był mocno chory, chociaż jeszcze mówił i no cóż, po prostu choroba postępowała, natomiast spojrzenie jego było absolutnie królewskie, to znaczy takie ojcowskie i królewskie zarazem. Takie spojrzenie, I tego które spojrzenia się nie zapomina, tak prawda? tego spojrzenia się nie zapomina. A teraz szkagowska publiczność będzie miała okazję um, obejrzeć, posłuchać, doświadczyć tego niesamowitego widowiska muzycznego w najbliższą sobotę już jutro i niedzielę 15 czerwca w Polskiej Misji Ojców Cystersów i 16 czerwca w niedzielę w parafii Świętego Ferdynanda będzie tryptyk rzymski, tryptyk rzymski ma 45 minut, zdaje się, tak. Tak? W zależności od tempa, 45, 7. E, tak. dlatego, dlatego chciałam zapytać, czy będzie Osiecka, czy będzie Niemen, czy będzie Miłosz? Zdecydowanie tak, <laughs> zdecydowanie tak. E, przygotowaliśmy się na to i e, myślę, że, że można tak powiedzieć, że zagramy też utwory z kilku ostatnich albumów. E, e, a więc właśnie z albumu Agnieszka Osiecka Nieznana. Czesława Miłosza. W 2011 roku wydaliśmy taki zbiór nieduży utworów do wierszy Miłosza. No i zeszłoroczny album w hołdzie mistrzowi z piosenkami Czesława Niemena. Tak, jak najbardziej. Ten tryptyk rzymski jest oczywiście, jeśli tak można powiedzieć, danie główne, ale zdecydowanie chcemy zaprezentować również te. Te rzeczy z ostatnich lat. Przystawki na pewno nie będą gorsze niż na nie. No, nawet bym nie nazwał ich przystawkami. To jest kwestia, że tak powiem, kwantum. bo, bo, bo te, Tematem zainteresował się nasz Szkot, mam nadzieję, że nie przeszkadza tutaj. Te pieśni pojedyncze, te niemeny, Agnieszki. To, to są po prostu pieśni, a tutaj w wypadku tryptyku no, mamy do czynienia z takim jednorodnym utworem trzyczęściowym. No i stąd, stąd to tak nazywam główne danie, ale m, mnie się wydaje, że m, ten repertuar poza tryptykiem jest w dużej mierze kompatybilny, ponieważ to jest jednak E, w, w, za wyjątkiem Niemena, moja muzyka i m, w związku z tym no, jest gdzieś ten mianownik. E, poza tym, m, ja, ja w ogóle nigdy nie śpiewałem ani też nie śpiewam głupot. Więc właściwie dlatego, e, m, to połączenie pieśni e, m, z tryptykiem rzymskim nie, jest, nie, nie będzie zgrzytem. Jesteśmy, skoro jesteśmy przy płytach monograficznych Pana, to spotkanie z Miłoszem nie było z założenia, z założenia spotkaniem, które miało zaowocować materiałem na płytę, prawda? To ewoluowało. Jak to wyglądało? Prawdą jest, że, że płyta powstała w 2011 roku, bo to był rok Miłosza, ale no ja do Miłosza Pisałem już muzykę o wiele wcześniej. Pierwszy wiersz, który mnie tak mocno zainspirował, to przeczytałem bodajże z 22 czy 3 lata temu. Jest taki wiersz wy wygrawerowany na pomniku gdańskim, który skrzywdziłeś człowieka prostego. I ja Pamiętam, że przeczytałem ten wiersz i miałem przekonanie, że, że to jest coś, co trzeba zaśpiewać. No, a jak zaśpiewać, to trzeba jakąś muzykę do tego ułożyć. No i to było ponad 20 lat temu. Później w, w, z, m, zrobiłem z nieżyjącym już Andrzejem Przybielskim, może z 10 lat później zrobiliśmy taki m, utwór pod tytułem Stary człowiek ogląda TV. To był wiersz ostatniego tomu, Miłosza, e, może byście jednak trochę popłakali zamiast szczerzyć zęby i fikać koziołki dla pełnej sali. No i to jest taki, taki właściwie utwór-słuchowisko. No a kiedy przyszedł 2011 rok, y, y, Uniwersal, z którym jestem ostatnie lata związany, y, zapytał, czy nie mam jakiejś propozycji właśnie Miłoszowskiej. Ja mówię, no, pff, dwa utwory są, no ale... Oczywiście to za mało. No i tak napisałem, znalazłem. Co ciekawe, musiałem właściwie szukać po antykwariatach, bo cały miłość i wszystkie, wszystkie możliwe nakłady w księgarniach poznikały lata temu. No i trochę nie rozumiem tej polityki. To na marginesie. Natomiast te, te książki, z których, w których znalazłem wiersze, my, my kupiłem w antykwariatach. I. No, i wydaje mi się, że to jest bardzo zgrabny zbiór. Bardzo zgrabny, nieprzegadany. I wielkie odkrycie też, bo miłość należy do poetów, których, których ludzie się boją, jakby. To znaczy, A uważając tak zupełnie niepotrzebnie. Uważając, że to jest trudne. Ja myślę, że w ogóle, jeżeli coś jest trudnego w poezji, to jest się skupić. To jest trudno, ale jak człowiek się skupi, to ma szansę przeczytać ze zrozumieniem. W dzisiejszych czasach to trudno, się, prawda? Żeby no, usiąść się skupić. Tak, ale można. No i wtedy się odkrywa, że Czesław Miłosz pisał niezwykle prostolinijnym językiem. Niezwykle mądre e, refleksje. Natomiast w ogóle bez użycia e, jakichś wy, wybujałych albo wyrafinowanych określeń e, nie trzeba być e, wielkim erudytą historycznym, żeby zrozumieć, o czym mówi. To było dla mnie zaskoczeniem. skoro jesteśmy przy tych wielkich nazwiskach, to wspomnę jeszcze Szekspira, dzięki któremu miał Pan okazję napić się nie herbaty, a kawy podobno z Królową Elżbietą ha. II i to też chyba takie drugie niezapomniane najbardziej spotkanie poza tym z spotkaniem z papieżem. No tak, ono było niezwykłe, tam było nas 13, spotkanie się odbyło w siedzibie British Council w Warszawie i British Council zaprosiło osoby, które współpracują z British Council na rzecz kultury angielskiej. Było tak. Pierwsze co, co uderzyło mnie i co kiedy wspomnę, to, 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 mi, się, to mi wraca e, e, to, te, ten moment, kiedy królowa weszła i rozniósł się w pomieszczeniu niedużym, nie większym niż to studio, hmm, pewien zapach, e, no królewski, niezwykły. E, A czy wy spodziewaliście się? Nie, 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 ale później dowiedziałem się, że królowa ma swój jedyny, niepowtarzalny scent. Absolutnie dla niej projektowany, dla niej stworzony. Ta tajemnica z zakuli. Coś niesamowitego muszę powiedzieć. Niezwykle dyskretny z jednej strony, ale jednocześnie taki no, królewski. A potem druga rzecz, którą pamiętam, no to niezwykła osoba, niezwykle skromna, prostolinijna znowu. Kiedy ja zostałem przedstawiony, dałem płytę, płytę wziął asystent, i królowa mówi z tą kawką: mówi, no Ja znam jednego kompozytora, który pisał muzykę do sonetów i mówił, że to wielki trud. A ja mówię: To była ciekawa przygoda, bardzo dla mnie. No, niemniej, niemniej mówią, że to nie jest łatwe. I poszła. No, i ja tak zostałem z tą myślą, i zastanawiałem się, szczerze mówiąc, co mogła mieć na myśli wówczas. Dlatego, że z tego co ja wiem, od z kolei świętej pamięci Macieja Słomczyńskiego, z, z którym miałem zaszczyt się spotykać i cieszyłem się jego życzliwością w tym czasie, kiedy pracowałem nad sonetami, powiedział, że historia mówi o jakichś 150 kompozytorach, którzy pisali muzykę do Szekspira. Sonetów i pomyślałem, co może być trudne w tym. Mianowicie jest prawdą, że Szekspira sonety, z punktu widzenia formy i z punktu widzenia tej matematyki, która się odbywa, więc rymu, tej 14 wersowości, etc., to wszystko się zgadza u niego co do Joty. Natomiast treść, proza, ta proza, to opowiadanie, które on toczy, to już zupełnie nie. Inny, tam inny... jest przecinek po 17, potem 3, yy, przecinek, kropka i, i znowu. Więc ta treść jest właściwie yy, tak, jakby prozą napisana. I tylko ta matematyka się tam, yy, że tak powiem, wy, wy, wyłania. Też to zależy od tego, kto, kto mówi. Które z. Które z przygód z tymi wielkimi nazwiskami, wielkich twórców, poetów a jest dla Pana najtrudniejsza, właśnie czy ten Szekspir, właśnie ze względu na choćby formę, a czy zmierzenie się z Niemenem, czy z, czy z Miłoszem, to ja wiem, że to trochę innego rodzaju praca, bo przy Niemenie nie było, nie było kompozycji, tak. ale... Ja, ja, ja miałem taki moment z tryptykiem rzymskim, że w pierwszej chwili myślałem, że to jest po prostu zbiór, że to jest tom poezji, tom wierszy zawierający wiersze. No i się szybko okazało, że to nie są wiersze, nie ma mowy o rymach, że to jest trójcałość, która jest jednak pisana białą, bia, białym językiem, chociaż e, z czasem okazało się, że tam są pewne rytmy można powiedzieć, można, można dostrzec i to, 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 że one się mi wyłoniły, no też bardzo mi pomogło w tym rozumieniu kompozytorskim. Ale chcę powiedzieć, że ja czytam poezję od, od licealnych czasów. Miałem wspaniałych, wspaniałych nauczycieli polskiego i ja czytam, ja potrzebuję się z poetami jakoś spotykać. Niekoniecznie po to, żeby znaleźć tekst do śpiewania. Po prostu czytam poezję, bo to jest zawsze spotkanie z jakąś esencją. Sam też jestem wielbicielem polszczyzny. Uważam, że to jest nasza prawdziwa ojczyzna. I już tylko wystarczy. Przeczytać ze zrozumieniem, a z kolei no, danym, danym jest talent melodyczny. E, melodia, melodia przychodzi mi łatwo. To znaczy, e, Właśnie chciałam tak, to zapytać, jak, przy, da, jak to wygląda. Z łatwością e, mi przychodzi. Siada się przy fortepianie i. Nie. Właśnie ja, 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 ja najpierw potrzebuję tekst znać, napisać. Zdarzyło mi się też napisać trochę moich rzeczy. Ale coraz rzadziej mi się to zdarza. I podobno pan znowu wrócił do pisania. Wróciłem, ale no, tak gdzieś dwa lata już zacząłem pisać znowu, ale jeszcze nie znaczy, że coś napisałem. <grym> Natomiast to jest jednak tak, że zaczynam od tekstu, bo później już tekst prowadzi właściwie tę melodię. No bo zadaniem tej melodii, jest, tej muzyki, jest po prostu podać. Treść, prawda? To, to jest. To Brzmi tak łatwo, jak pan to mówi. No tak, ale jak powiedziałem, no jestem obdarowany, że tak powiem, talentem i nie po to, żeby go marnować. No więc udaje mi się na razie nie pozostawać bezczynnym i używać tych moich zdolności. Tym bardziej, że muzyka w ogóle ma to do siebie, że potrafi przenieść słowo. O wiele mocniej i szybciej ono może dotrzeć niż przez czytanie. To zawsze tak jest, jak ktoś nam przeczyta nawet, to jest, to jest to łatwiej wchodzi, niż sami musimy ten wysiłek wykonać. I to wtedy jest jakby najżmudniejsza droga, zwłaszcza jeżeli ktoś nie jest wprawny. Czy myślał Pan kiedyś o tym... Jak wyglądałoby pana życie bez muzyki, bez muzyki, którą pan tworzy? Czy ma pan jakąś alternatywę? No ja ja mam pan... kilka, bo ja mam fach w rękach jednak. E, w, e, mianowicie, no, e, mogę być organistą mm -hmm. m, na przykład i kantorem, pro, e, prowadzić śpiewy, bo tego się nauczyłem. E, byłem nawet przez pewien czas zastępcą organisty naszego w katedrze św. Piotra i Pawła w Gliwicach. I nauczyłem się prowadzić śpiewy, co jest specyficzną umiejętnością. Prawdopodobnie mógłbym też być z muzykiem orkiestrowym, ponieważ 12 lat uczyłem się grać na skrzypcach. Jak gdyby tak mógł pan ale... sobie wybrać jakiś zawód niezwiązany teraz z tym, co... Zupełnie, zupełnie. O, mhm. zupełnie niezwiązany z, z muzyką, to e, mógłbym być szoferem. Jestem bardzo dobry. W, w, już zupełnie opuściły mnie, że tak powiem, brawura. Miałem tak różne grzechy na sumieniu m, w, w pod tym względem, ale to w młodości bardziej. A teraz jeżdżę tak, że u mnie można spać. Po prostu, prawie w ogóle nie używam lubi, Hamulców. Lubi Pan samochody? E, pan lubię kontynki? jeździć autem i potrafię e, nawet właściwie jeżdżę autem tylko, prawie tylko po, Polsku, po Polsce, no chyba, że jakoś wakacyjnie gdzieś się przeprawię do Skandynawii autem na przykład. Ale e, mm, ja potrafię po koncercie wsiąść w samochód, jak to nie jest więcej niż tam 200 km. I potrafię pojechać, bo mnie to wtedy po prostu jak się prowadzi samochód, działają jakieś inne partie na naszego, naszego mózgu. Czyli relaksuje e, pana jazda? W jaki sposób rese resetuje mnie, czy też zwalnia te ośrodki, które odpowiadały za ca całe to przedsięwzięcie, jakim jest koncert, przygotowanie do koncertu, no i te emocje, i te, 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 te m, e, adrenaliny. I to wszystko i y, samochód mnie relaksuje, tak. Ja bardzo lubię, chociaż oczywiście mo, 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 można przesadzić, ale to z, tak jest ze wszystkim z dobrym jedzeniem też. <grym> y, powiedział pan w jednym, nie tylko jednym z wywiadów, że każdą piosenkę gra Pan tak, jakby była ostatnią. Czy to jest możliwe przez tyle lat? Zamyka się oczy i się po prostu y, gra ostatni raz. To znaczy, to raczej chyba chciałem powiedzieć, że. Ja, ja po prostu nie zabieram się do muzyki tak na pół. Nawet jeżeli gram sobie, coś chcę no, za wyjątkiem takiego procesu, jakiegoś ściśle roboczego, takiego, że coś trzeba sobie w, jakoś wpamiętać, albo coś trzeba um, zaokrąglić, w, wyszlifować w, 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 w samym wykonawstwie. Natomiast um, ja. ja Nigdy nie inaczej nie traktowałem tego tylko totalnie poważnie. Jak siadam do muzyki, to jest po prostu w tej muzyce, i to jest być może to jest dar, bo być może to nie jest tak, że ja to, że ja się tego nauczyłem. Być może to właśnie jest część tego, tego daru, że kiedy, kiedy. Ja przed koncertem na przykład już dwie godziny na przykład przed koncertem, to tak trudno ze mną gadać. Jestem na pół. Ze światem e, i często wszystko bym robił, tylko nie wyszedł na scenę. Przy czym to nie jest strach. To nie, jest, to nie jest lęk. To jest tak jakby. Tak. To jest skupienie, to jest kumulowanie energii, mhm. prawdopodobnie. To się nazywa trema. To nie jest strach ani lęk. Ale z chwilą, kiedy wsiadam do fortepianu, to jest po, po strachu, no i zaczyna się muzyka. Zaangażowanie, można by to nazwać. To jest bardzo wyczuwalne, zwłaszcza jak się gra w, w, w kilku, jak się gra w ansamblu, to e, właściwie bo zaangażowanie jest takim najbardziej chyba kluczowym elementem i bardzo wyczuwalny jest brak zaangażowania. Jeżeli chodzi o zaangażowanie, to w zespole zaangażowanych jest ponad dwóch synów. Tak. E, jak to jest? Dobrze się gra z rodziną, czy... Tak, rodzinie się dobrze płaci. No ale naprawdę, oni, Kuba i Jantek pracują w tym naszym kolektywie dlatego, że są przydatni, a nie dlatego, że są moimi synami, bo w tym wypadku to by się nie dało zrobić oczywiście. Macie jakieś spory na tle muzycznym, czy oni raczej patrzą na ojca jak na mistrza, czy sugerują zmiany, czy są konstruktywnymi krytykami? Są jak najbardziej konstruktywnymi krytykami. Jesteśmy w ogóle wzajemnie, bo trzeba dodać, że grają u mnie świetni muzycy raczej z mojego pokolenia, jesteśmy dłużej ze sobą. Przemek Greger na gitarze, chóru Brysiak na perkusjonaliach. Marcin Lang na kontrabasie. Serdecznie polecam, uwagę Państwa jutro pojutrze, bo to są świetni muzycy. I to jest tak, młodzi muzycy e, e, powinni, żeby się rozwijać, powinni praktykować ze starszymi. To jest cechowa okoliczność i, i cechowa rzecz, jakby, w, jeśli można tak nazwać cech muzyków, no to tak to jest. Ja też, kiedy zaczynałem, no miałem szczęście, od razu, jakoś w okolicach końca studiów, spotkać się z mistrzami i, i w, w, uczyć się od nich i nabywać tego, czego nie można nauczyć się w szkole. No i przyszedł czas na nas. My jesteśmy teraz starsi i, i młodzi praktykują przy nas. Natomiast. No, tak, rodzinie się dobrze płaci. My, kto rządzi u was? Pan rządzi w zespole? Tak, tak. Właściwie tak trzeba powiedzieć, że to nie jest formuła a w, demokratyczna. A w domu? W domu też oczywiście ja rządzę, bo jestem despotą. Ale, ale to jest despotyzm oświecony. Wszystko, co pan powie, może być użyte przeciwko panu, uwaga, będzie nagrane. Ja sobie zdaję sprawę z tego. Dobrze, więc cóż, na koniec pozostaje nam jedynie zaprosić naszych telewizorów już jutro i pojutrze na koncerty. To jest nie lada gratka dla wszystkich, którzy lubią muzykę, lubią duchowe przeżycia i taką piękną ucztę, którą zaproponujecie, to jest sobota i niedziela, jutro i pojutrze. 15-16 czerwca o godzinie 7 wieczorem oba koncerty, pierwszy w Polskiej Misji Ojców Cystersów, a drugi w parafii Świętego Ferdynanda. Zapraszamy serdecznie na te koncerty. A ja dziękuję bardzo za wizytę w studio i do zobaczenia mam nadzieję następny razem. Dziękuję godzinę. za gościnę.